Magdalena? Co to są? Czekajcie, zaraz tu się nie ci rozpakujecie. Wyciągajcie. Co tam jeszcze jest w drugim bucie? Daj, mama ci potrzyma. Co jest w drugim bucie jeszcze? Tu jest pieniążki. Kasa? Pieniążki z czekoladą. A z czekoladą. A tam co? A co to są? Skarpetyczki takie śliczne, świąteczne? O, no koszul mam brzydki. Daj, mam ja ci schować. Super. Weź skarpeteczki. Ale chodź. No dobra, otwieraj już. Który to będzie? Który to będzie? Pokaż go, Lucyjeczka. O Boże, jaki kociak. Otwórz ręce, dobrze? Zdrabka od kotka. Drapiemy, co kotek lubi, tak? Tak. Pokaż. Mój kotek. Co lubi jeść ten kotek, Elena? Co on lubi jeść? Pokaż. Donuty. Czekoladkę. A twój co lubi jeść? Donuty. Pokaż. Bierz jeszcze kalendarze, jak chciałyście. Mamy kalendarze. Co? Daj, daj. Ja mi tengo una curiosidad porque me va a tocar. Dobra, pierwsza cię Jelenka, dobra? Tak. No, ja jaki jest dzień? Numer? 6. 6. No. Gdzie jest numer 6? No, S9, Elena. Który? Powolutku. 6, 6. Jest szósteczka w serduszku. I ma ja numer. Ja wiesz, to było na Kurida, uuu, i świeci teraz się w nocy ja. Chyba, tak? Pokaż. Teraz poczekaj. Ja. Dobra, teraz ty. Teraz ręka otworzy swojego jeszcze do końca. Co to jest numer 6? Jakaś kulika. Co to za kulka? Co to jest? Ja nie wiem, co to jest. Ja też nie wiem, co to jest. Trzeba to... Pokaż. Trzeba zobaczyć, co to dokładnie jest. Nie wiem. W twoim kalendarzu czasami są super niespodzianki, a czasami jakieś dziwne, co? No tak. I popi od samego rana chce tylko, żeby rzucać piłkę, co Lucia? Ten pies się budzi i od razu przynosi piłkę. I cały dzień rzuca. Calutki dzień. Śpi, obudza się piłka. No, papi. Cały spaceru piłka. Cały czas tylko piłka. Witajcie kochani, mamy 6 grudnia, w Hiszpanii jest to dzień wolny od pracy, ponieważ obchodzi się tutaj święto Konstytucji, jak mogliście zobaczyć, u dziewczynek był rano Mikołaj, dostały drobiazgi do butów z okazji Mikołajek. W Hiszpanii co prawda nie obchodzi się tego święta, tutaj jak już Wam kiedyś wspominałam, prezenty przynoszą trzej królowie w nocy z 5 na 6 stycznia, natomiast u mnie w domu zawsze obchodziło się Mikołajki, zawsze Mikołaj nam zostawiał jakieś drobne prezenty w butach, dlatego ja kontynuuję tą tradycję z dziewczynkami, sprawia im to naprawdę wielką radość. Dajcie znać, czy do Was też przychodzi Mikołaj 6 grudnia i gdzie zostawia prezenty, ponieważ u nas zostawiał zawsze w butach, ale słyszałam, że u niektórych zostawia też pod poduszką, także dajcie znać w komentarzach. U nas zrobiła się przepiękna pogoda, w końcu przestało wiać, więc za chwilkę uciekamy na taki mały ryneczek świąteczny. Jest to taki malutki jarmark, gdzie sprzedaje się głównie rzeczy ręcznie robione i jakieś drobiazgi na święta. Co więcej, są tam ustawiane karuzele dla dzieci, więc dziewczynki na pewno będą chciały z nich skorzystać i co jest fajnego w tych karuzelach, to to, że one są napędzane ręcznie, nie są one na prąd, tylko że zawsze ktoś musi kręcić korbką, żeby ta karuzela się kręciła, więc naprawdę bardzo fajnie. Potem też umówiliśmy się na obiad z Javiera siostrą, więc myślę, że miło spędzimy ten dzień. Elena, ciepło jest? Uciekamy? Będziesz na karuzeli jeździła? No to chodź. No dzisiaj jest fajnie cieplutko, w końcu nie ma wiatru. Lucyjka, uciekamy. Gotowa? Tak. Masz wody? Tak. No dobra.
Dobra, idziemy, chodź. Ty też chcesz? No dobra, no to chodźcie. Ale chcesz na to, czy na karuzelę pójść może? Tam jest taka fajna karuzela. Czy na łódkę? To jest dla małych dzieci, Jelenuszka. Wysoko! Wysoko, Jelenuszka, wysoko! Fajnie było? Teraz idziemy na karuzelkę, lecimy. Szybko, chodź. Patrz, jakie unikorny, jakby miałyście Elena. Widzisz? Te przyciskane takie. Dajesz, dajesz, dajesz! Lenuszka, pokaż, co sobie wybrałaś. Tak. Ale super ośmiornica. I co to jest? Popit, spinner i ośmiorniczka trzy w jednym, tak? Tak. A dla Lucyki pokaż, jakie mamy. Różowo, jej ulubiony kolor, tak? Chodź, idziemy jej dać. Gdzie Elena daje? Fajne? A ta szczeka. A ta szczeka na nas tutaj. Idziemy do baru? No, hay sitio. O no. Está todo petado. ¿Está gustito? Ahora sí. Ahora sí. Antena. Po godzinie czekania na stolik. Estamos de puente. Ay, voy a salir en YouTube. Kochani, już tylko przychodzę, żeby się z Wami pożegnać. Za chwilkę kąpiemy dziewczynki i oglądamy dwa ostatnie odcinki naszego ulubionego serialu La Casa de Papel. Trochę nam przykro, że już ten serial się kończy, bo naprawdę bardzo, bardzo nam się podobał. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie Was zachęcam do oglądania. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli filmik Wam się podobał, poproszę o łapkę do góry. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to też zapraszam do subskrybowania. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!